Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i drodzy widzowie, ja mam do was prośbę. Proszę mi przestać wysyłać na Instagramie zdjęcia, jak trafiacie karty Toty. To jest bardzo niemiłe, ja od 7 lat nie mogę trafić tej karty Toty, więc jest mi przykro. A tak naprawdę to siemanko i gratuluję wam wszystkim, którzy trafiliście już karty Toty. No mi niestety się nie udało. Zobaczymy, może zmienią to dzisiejsze nagrody. Także przechodzimy do odcinka, a wy zostawcie proszę suba, bo zbliżamy się do 300 tysięcy na tym kanale subów, na kanale głównym. Wiadomo, że bańka była dawno temu, a tutaj dobijamy do 300. No i oczywiście pamiętajcie o kodzie Lachu na 11 Team Sports, pod spodem link w opisie, a teraz jazda z odcinkiem. Jak widzicie, drodzy państwo, bilans 16-4, w piątek 8-2 wbite, później w weekend kolejne 8-2 i mamy ładnie 16-4. No i słuchajcie, jeśli chodzi o obronę, to ja nie wiem, czy tutaj do totsów będzie cokolwiek do zmiany na środku. Myślę, że nie, bo oni są przegenialni. Zbieram cały czas na boki obrony, aczkolwiek Mendy mnie tak zaskoczył pozytywnie. Tym gościem się gra naprawdę fajnie, a kosztuje 9 tysięcy. Naprawdę jestem w szoku, że on nawet na tym etapie dalej daje radę. Oprócz tego kilku zawodników oczywiście znacie, no ale pewnie będziecie ciekawi, ile zapłaciłem za karty Toty i tak dalej. Oczywiście na ławce spokojnie, nie mam kolejnych kart Toty tutaj trafionych czy kupionych, po prostu mamy wyżyczone. I tak, Thibaut Courtois kupiony za 368, Van Dijk kupiony za 1 595 000 i tutaj Militao za 1 481 000 dokładnie. Luka Modric 1 310 000, 8 bramek, 7 asyst w 30 meczach grając na pozycji SPD. Jeśli chodzi o moją taktykę, to macie cały czas ją na Twitchu, możecie sobie sprawdzić. Tutaj się nic nie zmieniło w wytycznych, tylko no, oczywiście w składzie Modric tutaj Yaya Touré, bardzo fajnie ten środek śmiga. No i Jarzinio też na środku pomocy zaczął grać dużo lepiej, więc prawdopodobnie albo Okocha, albo Govu. Cały czas tutaj mieszam i się nie mogę zdecydować. Raz gra lepiej jeden, raz drugi. Częściej gram tym Govu, rzadziej ostatnio trochę Okoczą. Ale no, na skrzydle gra mi się lepiej Govu, na SPO Okoczą, więc to już takie indywidualne bardzo moje wybory. Ale teraz przejdźmy oczywiście do odbierania nagród. Zobaczymy, co ciekawego nam tutaj wypadnie. 130 tysięcy na koncie. Na Trenta sobie muszę nazbierać. On kosztuje teraz, z tego co ja widziałem, chyba ponad 300 tysięcy. To jest spowodowane oczywiście tym, że Van Dijk 313. Van Dijk się pojawił w wersji Toty, więc trend w wersji Centurion też poszedł w górę. Dobra, jeden z pięciu zawodników. Zobaczmy, kogo my tutaj ciekawego dostaniemy. De Ligt, Rakitic. No to weźmy sobie De Ligta. W ogóle 90 fizyczności, 8-8 obrony. Fajnie wygląda. Naprawdę fajnie wygląda. By troszkę więcej tempa jeszcze miał. Drugi player pick. To może być Rakitic teraz? Nie. Patrzmy bardziej na overale tak naprawdę, bo tutaj i tak to jak gościu ma fryzurę, panie Morelos, coś tutaj poszło nie tak. Nie no, muszę mojego barbera to wysłać. O, skubany, ale sobie przedziałek zrobił. Dobra, kolejnych tutaj sprawdzajmy. O, to chodziło. Mares 88. Ty, to może być naprawdę fajny zmiennik, ale ja zobaczę jeszcze ile kosztuje ten Mares w takiej wersji. Oczywiście on ma Centuriona, który jest droższy, co w USB-C. Ten kosztuje tylko 35 tysięcy, ale wiecie, no czerwony to zawsze spoko. Jeszcze mamy Trapa, ale Trap mi się nie przyda. Dobra, no i teraz jest moment na trafienie Toty. Mówię wam. Jest trend. A jakby to był trend w wersji Centurion? Można by tak było zrobić? Sancho? I ostatni pick, kto to będzie? To jest Hermoso 8-4, też spoko karta wygląda. Inform się zawsze przyda, więc takie nagrody jeśli chodzi o piki. Natomiast drodzy państwo, przejdziemy teraz sobie do paczek, bo paczek też jest kilka do otworzenia. No i no, nie wyglądają źle. Nie wyglądają źle ani trochę. Zacznijmy od 81 plus razy 2. Co tak się długo to wczytywało, nie wiem. Dobra, zróbmy to tak. Tak. To sobie tutaj skwikselujemy. I tak mi te 8 trójki są niepotrzebne. I tak przechodzimy do kolejnych. 83 plus razy 10. O, już myślałem, a to nie jest to ty. Ej, znowu go trafiłem. No hit. No dobra, tylko że mam dwóch. Obaj są niewymienni.
Tak samo jest z De Jongiem, z Thiago Silvą i z resztą całą tutaj. Będę musiał jakieś SBC na szybko zrobić, dajcie mi chwilkę. Dobra, SBC zrobione, więc zaraz zobaczycie, co ciekawego było, a tutaj nic ciekawego nie będzie. Chciałem powiedzieć, że zobaczycie, które SBC zrobiłem, bo wykonałem sobie to SBC 8.5 plus z napastnikami. Dobra, tego informa tylko będę sobie musiał odzyskać. Reszta 8.3 to już quickselluję. Dużo mam strasznie duplikatów ostatnio, bo sporo kart w klubie. 8.3 plus attackers i patrzcie, tutaj mam jeszcze 8.5 też. Więc drodzy Państwo, no to mogą być naprawdę fajne paczki. O ile EA zechce. No jedną kartę Toty, EA, słuchajcie, nawet Thibaut Courtois, serio. Bierzemy, dajecie mi Thibaut i jesteśmy kwita. Trzech pomocników, 8-3 plus. No niebieskiego tutaj nic nie było. Luka Modric to nie jest, więc Brozovic 8-6. Zobaczmy dalej. 8-5 plus, 8-5 plus. Dobra, to najpierw otwórzmy sobie te paczki Ultimate. Paczki po prostu bez określonego overall. O, a to są akurat dwa fajne trafy. Będę sobie mógł ich sprzedać i zbierać na Trenta. Może już teraz tak naprawdę na dniach uda mi się go kupić. Paczka z 12 zawodnikami. W środku nic niebieskiego. Jak nie ma żadnej niebieskiej karty, nawet tych nowych kart honorowych Toty, tak to się chyba nazywa. To nie jest nominacja Toty, więc nie N-Toty, tylko H-Toty. Tak to powinno się skracać. Dziwne nazewnictwo, no ale w każdym razie wiecie, o co chodzi. Teraz inform, a w środku oprócz informa może być coś jeszcze. Jednak nie tym razem. Dobra, to sobie quickselujemy i przejdziemy do tych dwóch paczek, o których wam mówiłem. No, czekam, żeby coś tu wypadło, więc może najpierw paczki z informami. Kto jest najdroższy, jeśli chodzi o drużynę tygodnia? To też sobie od razu sprawdzę w tym momencie, żebym wiedział. Najdroższy... Najdroższy jest El Sharawi, który kosztuje 40 tysięcy. 40, przepraszam, 44 kosztuje Trap, który ma 8-9 overall. To jest najdroższy zawodnik. Później już nie ma tam nic. Więc ja sobie to wrzucam na listę transferową. Na spokojnie sobie to posprzedaję, ale pewnie większość będzie i tak warta Quixel. Pyk, następny Team of the Week. No ale do 200 tysięcy powinniśmy dobić bez problemu. W dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o końsy. A później już... O! Ohoho! To akurat siadło spoko. No to będzie 200 na pewno. Wieczorem to wszystko może posprzedaję i na streamie może się uda już kupić tego Trenta. W każdym razie, czy mamy jakieś paczki specjalne? Jeszcze teraz zobaczmy, nie ma paczki za 500 000, więc tych paczek nie będę otwierał. Ewentualnie jeszcze jakąś za pół bańki. A teraz zobaczmy na 8.5+. Zacznijmy od pomocników. Czy ktoś tutaj będzie? Niebiesko nie jest, więc dobrze też nie jest. Tak to trzeba powiedzieć. Royce, Jorginho i Parejo 8.6. Dobra, Parejo, niestety muszę się ciebie pozbyć. I teraz tak, 8.5+. Kylian Mbappé. No, Kylian to nie jest. Trochę wolniejszy niż Mbappé, nie dużo. Chociaż Immobile ma 8.5 tempa, ty, myślałem, że mniej. 8.6, 8.5, 8.5. Tak to wyglądało, więc drodzy widzowie, szukamy dalej. Mam jeszcze cały tydzień na trafienie Toty, więc może jakimś cudem się uda. I dla tych wszystkich, których nie było w piątek, podczas kiedy otwierałem paczki, to zobaczcie też teraz tak w skrócie, co ciekawego wypadło mi właśnie na piątkowym streamie, kiedy otwieraliśmy też tam przeróżne paczki. Było niebiesko, zobaczcie więc sami. Oddaję nic. Już nawet nie chcę Toty, po prostu niebieską kartę. Karny na 20-0 w 90 minucie. Dobra. A, nominacja. Fekir. Nie Fekir. Przynajmniej ten trafiony, przynajmniej tyle. Dobra, ile on kosztuje? 80k. Chociaż to już niebieskiego, dziękuję. Honorowe Toty, dziękuję. Cel minimalny spełniony. O, Indy Natale w środku był. Co? O lol. To ten Indy Natale lepszy od tego pana. O cię kurde. Pod te ototy.
Po to przecież była paczka z gwarantowanym hero, ja zapomniałem. Słuchajcie, to konto I Love Morata jest specjalnie przygotowane pod to, żeby EA nie wiedziało, kto to otwiera. Ja nawet się schowam tutaj, o słuchajcie, o tak. EA będzie myślało, że to ktoś inny. Nie będę się odzywał. Oni się nawet nie zorientują, że to ja. Patrzcie na to. Tak to się robi na zachodzie. Chyba żartujecie w tym momencie. Drodzy Państwo, jak widzicie, mam 335 tysięcy, jak posprzedawałem sobie wszystko, więc wystarczy mi to na zakup Trenta. Tylko teraz chciałbym go kupić taniej, więc zobaczmy, za ile on tutaj będzie najtaniej do zgarnięcia. 315? 318? 319? Ze stylem gry, tylko nie wiem jaki... Chyba wolałbym go na kotwicy, więc weźmy go za 319 tysięcy. No idealnie, 16k mi zostało. Trent wędruje na prawą stronę obrony. Dzięki temu też Van Dijk będzie miał ładnie tutaj zrobione zgranie. Żegnamy się więc w tym momencie z Koundé, którym grało mi się naprawdę fajnie. To trzeba przyznać, że na prawej obronie Koundé spisywał się dobrze, no ale czas troszkę na upgrade'y. Wiadomo, że Trent, myślę, że Trent będzie naprawdę solidniejszy, zwinniejszy, lepszy w defensywie i tym bardziej pasujący do Van Dijka. Na razie więc Trent na dwóch tutaj. Może dałbym, wiecie co, może rzeczywiście dam mu inny styl gry. Dam mu chyba cień. Więcej mu trochę to zboostuje tempa i defensywy. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Martinez na bramce, trochę zielono, Haaland, Politano. Ten Politano jest fajny. Zawsze jak gram na kogoś... A zapomniałem kliknąć jeszcze raz i wybrać stroje przeciwnika. Ci, którzy grają w FIFA, znają ten ból. Zawsze lepiej kliknąć i mieć pewność, że... Ojej, co to tak laguje? Mieć pewność, że te stroje będą takie jak trzeba. No niby się różnią trochę z potękami, ale to nie za wiele mi daje czasem. Oj, nie mam jak! A może jednak? Kurczę, poprzeczka! Tak ładnie w ostatniej chwili się to udało podnieść. Teraz to musi być bramka. Bałem się, że nie zdążę tego podać do środka, ale Kylian Mbappé strzela na 1-0 po pięknej asyście Alvarana. Jak go tam porobił. Dobra, widzowie. Ja to wszystko dla widza zawsze. Więc zobaczmy, czy się uda. Został w środku, nie! Tibo, uciekaj! Tibo, wracaj! Tibo! A dobra, w sumie biegnij sam. Jedziemy, Tibo, jazda z nim. Przestraszył się. Teraz na 2-0 go W. Uwielbiam takie asysty. 3-0 Modric, no bez problemu takie coś Luka kończy. Piękne podanie piętą od Kyliana. La zabawa w tym meczu, widzowie, la zabawa. Co? Mane z zerowego kąta praktycznie. Na 3-1.
No to nieźle. Dobra, trzeba szybko odpowiedzieć, bo później się zrobi 3-2 i byłoby gorąco. A tak to jest 4-1 i się mogę bawić dalej. Jest politano na 4-2. Bawię się, próbuję sobie coś postrzelać, jeszcze fajnie, tak już czekam na koniec tego spotkania. No i mamy koniec tego spotkania, pierwszy mecz w kwalifikacjach, łatwy, prosty i przyjemny, 4-2 wygrany i to jeszcze taki naprawdę na chillu, więc zobaczymy wieczorem następne spotkania. Także póki co ten trend, czy lepszy od Kunde? Na razie ciężko mi powiedzieć, no jedno spotkanie dopiero rozegrałem, więc zobaczymy dalej. No cóż, drodzy widzowie, w takim razie w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Widzimy się wieczorem o 20:00 na streamie, także zapraszam bardzo serdecznie na Twitcha. No i do następnego jutro oczywiście na tym kanale też o 8:00 Let's Play ze Star Warsów, a o 16:00 FIFA. Także na razie, piona.